Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pychnijmy FIFA 14. Witam się z wami DJ Palaside. Ostatnio w ogóle nie mieliśmy... Sorry, ten odcinek poprzedni w ogóle był taki strasznie chujowy. Mniejsze o to, nie zważajcie na to, wróciłem dopiero wtedy do domu. Olać, to jest kolejny dzień, jest FIFA, jest masakra! Jest życie, jest moc, jest energia. Okej, moja wartość klubu jest w ogóle zajebiście wysoka, 23 miliony. Więcej niż Nitro, bo Nitro ma 20 milionów, ale no, bywa. Grałem sobie wczoraj 1/8 w turnieju właśnie, jak widzicie. Doszedłem do ćwierćfinału, bo to jeden meczek sobie zagrałem. Wygrałem w karnych! Fuck yeah, kurwa, strzeliłem Joveticiem po słupku. Mniejsza o to, sezony online, bo to nas najbardziej interesuje. Fiut kontra Żiżej. Fut. God damn it. Nieważne. Okej. Grałem sobie, moi drodzy, wczoraj meczyki. To, co też widzieliście. No i wygląda to w ten sposób, że mam 1 wygraną, 2 remisy, 4 porażki. I teraz musiałbym wygrać każdy mecz. Każdy mecz po kolei. Nie wiem, czy to mi się uda. Zobaczmy, jak tam moja kondycja mojego teamu całego. Chłopaki dadzą jeszcze radę, myślę. I wiecie co? Chciałbym przetestować pewne nowe ustawienie. A mianowicie, zamiast Jesusa Navasa, chciałbym na razie wstawić sobie tutaj na niego. Bo on ma naprawdę zajebiste dośrodkowania i chciałbym go przetestować. No, Juan Mata zostanie, tutaj nic z tym nie będę robił. No i cały skład taki jak jest, niech również zostanie. Dobra, sezon online! Następny mecz! No i niech nam szuka jakiegoś bambusa, który albo nas pokona, albo z nami zremisuje, albo z nami wygra. Ale miejmy nadzieję, że to ostatnie nie dojdzie do skutku. Nic, mam tu jakieś picie w ogóle. Nie wiem, jakieś grappa. Piliście to kiedyś? Nawet całkiem spoko. To jest o smaku... limetka? Smak limetka kiwi, czajcie to. Nie wiem, czy będziecie... Chuj. Czekajcie, limetka. O, on będzie widać. Limetka kiwi, widzicie to? Limetka kiwi? Kto to kurwa wymyślił? O, czekajcie, mamy jakiegoś typa. Opuścił mecz, nie no, to pozdro 600 dla typa. I teraz będziemy musieli czekać milion godzin, aż ktoś kurwa wymyśli sobie, żeby z nami zagrać kurwa. No nic, poczekamy. I oby szybko, bo jestem kurwa głodny. Kupiłem sobie zupki chińskie i 3 bułki. Dobra kurwa typie. Ja pierdolę, co za faja. Wyjdę, żeby na niego nie trafić. Wejdę z powrotem jeszcze raz. Sezon online. Następny mecz. No i zobaczymy, może to jest mecz, w którym jeszcze będą nadzieje na to, że się utrzyma w pierwszej lidze. Albo zobaczycie mój spadek do drugiej. Kto wie. Okej, okay, mamy jakiegoś typa z Manchesteru United. Hello, motherfucker! Chelsea London Forever. Shropshire Dons. W ogóle mój klub teraz się nazywa Brazzers, a nie Żyżejewce. I skrót to XXX. Tutaj mamy totalnego, widzę, Berkleya. Mniejsza o to. No i dlaczego? No bo jeden z moich znajomych postanowił mi sprawić prezent. No i tak. W ogóle patrzcie to, Jovetic nic nie zrobił, a spadła mu kreska kondycji. Tam cofnijcie sobie, obczajcie motyw. No nic, dobra. Zacznijmy szybki atak. A patrzę. Dośrodkowanie. Oj, było groźnie. No nic, dobra. Wysłał do mnie ten... taki prezencik, że no tutaj zmiana klubu, możesz sobie zmienić nazwę klubu. Tak, wysłał to do mnie. Co się okazało? Że to nie jest możliwość, że sobie zmienię nazwę klubu, tylko to jest obowiązek. O kurwa, William, w gołębie celowałeś. No, ma Petrinho Cechinio na tym, na budzie. No to zobaczymy, bo to jest ten sam bramkarz krzywy co ja. W ogóle ma czapeczkę taką, wiecie, jest zimno na tym, na murawie, ale oni mają czapkę. No weź to, kurwa, przekopnij. No piękne podanie do Sturridge'a, nie ukrywajmy. O, Sabaye mi tu przeszedł.
O, dzięki, 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 bro. Do góry, górna, górna, górna. O, przejmie to? Przejął to. No i Richards, to jest obrońca, którego miałem również. Strasznie zajebisty, bo mimo, że 79, to naprawdę jest zajebisty. Do góry, Willian się wysuwa. Przejdziesz to? Ło, przeszedł, dośrodkowanie. Jest! Kurwa, nie ma. No nie ma. O ja! Mocniej na niej, mocniej! Bo tak, normalnie zabijesz bramkarza. O Jezu, teraz się Rooney pogubił. O, gra przeciwko chłopakom z klubu, nie? No bo to wiecie, Manchester United. No i wybijmy to. A, tam Czech się rzucił, kurwa. Jak Żyd na pieniądze. No nic, gramy dalej. Nani? Widzę ta sama taktyka co ja, bo ma zajebiste dośrodkowania. Widzicie? Mówiłem. Mimo, że był pod pressingiem, to jednak, kurwa, dał radę. Schürrle! Ale wślizg! Nie ma, nie przepchniesz mnie. Fuck you! Damy radę. Damy radę, dawaj tutaj. Musimy przepchnąć typa. O, przejął ty! Nie, 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 nie! O, groźnie było. Było groźnie, ale jeszcze tam z drugiej strony leci Richards. Richards! Ściągnięta piłka, jeszcze nie koniec ataku. Jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec. O, teraz będzie koniec. Dobra, oj, piękna. Ale co tu robi obrońca? Co tu robi obrońca? Ej, prze... A to mnie wkurwia w FIFA, właśnie to mnie denerwuje. Pół godziny przepychasz się z gościem. I to nic. Chuj, że się... O, czekajcie. O, ja pierdolę. A, nie miał szans. No nie miał szans, zwolniłem. Następują zwolnienie blokady. No i wysypały się kulki. Pum! Okieneczko. 1-0. Jedziesz, malina! Nie ukrywajmy. Stary Jem mi tutaj myśli, że co, że chyba potrikujesz. O, tą krową. Nani. Ale tutaj, no Nani ma, ma te zwody. Zajebiste. O, czekajcie, czy będzie 2-0? Będzie 2-0? Nie będzie. No bo obrońcę, tak. Inaczej, inaczej być nie mogło. Wiesz co, pamiętam raz, jak byliśmy... O, opowiem wam historię w ogóle, jak byłem pierwszy raz na meczu. O, no, to było w 2005 roku. Byłem na meczu z moim wujem. Bo ja wtedy jeszcze byłem kibicem Lecha Poznań. Wtedy jeszcze grał Piotr Rejs, Kotorowski, tam się Eto chyba wysunął. O! O, Jovetić. O, czekajcie. Będzie 2-0! Kurwa, nie ma. Grał Kotorowski, Jovetić, Boże. No taki stary skład, w ogóle Rejs, co tam... A, jeszcze wtedy Michniewicz był trenerem Lecha Poznań. Nie wiem, czy w ogóle kojarzycie gościa, no to jest taki kontrowersyjny typek, on tam chyba nawet był trenerem Górnika Zabrze, czy coś takiego. No i, moi drodzy, byłem na meczu, to było coś w stylu, że wuja mówi, okej, no wezmę cię, nie? Mam w sumie, mogę, no to cię wezmę. No i jechaliśmy, to było w maju, było chyba coś koło 23 maja, no i Lech grał wtedy z Wisłą Kraków. No i powiem wam, że wtedy ten mecz... No kurwa, przepchnął mnie chamsko w pizdu, panie sędzio, kurwa, reaguj! Nic, o, czekajcie, bo to coś mi się wyświetliło. Ktoś do mnie dzwonił, ty. Ktoś do mnie dzwonił, a ja nie odebrałem. Mniejsza o to, nie mogę teraz, bo gram. No i... Ten. Mieliśmy miejsce na trybunach. Tam jeszcze w ogóle wtedy stadion Lecha był budowany. Była budowana jedna z trybun, pamiętam. Wtedy. No i weszliśmy sobie. Oczywiście akcja jest taka, że na stadion nie możesz wnieść żadnego picia. Znaczy inaczej, możesz wnieść picie, ale nie możesz z korkiem. Musisz ten korek wyrzucić, jeżeli go masz.
lub no nie wiem, po prostu wyrzucić butelkę. No i ja tak przemyciłem, bo miałem taką bluzę, w której można było schować kieszeń. Przemyciłem, że tak to ujmę. Oj! Ej! Kurwa! No nani! Poczekajcie, będę miał tą piłę. Debichon! Kurwa! No i wszedłem na stadion, tam, no wiadomka, no co mały dzieciak może zrobić? No nic nie zrobi, przecież nie będzie się z nikim pizgał, żeby mu tam zagroziło. A nie, bo chyba rzut rożny będzie. No, dobra, Wayne Rooney, czekajcie, się skupiam, jeszcze kompany tam wyskakuje. O, Czech wybronił, będzie dobitka, nie ma. William? William? Nie ma. Koniec pierwszej połowy. I zaraz wam dopowiem tą całą historię. A tu foto jada do mnie dzwonił, dobra, mniejsza o to. Czyli nic ważnego. Weszliśmy sobie na tą... na te miejsca i ogólnie wuja mówi, że trzymam gazetę. No mówię, po co mi gazeta? Co kurwa, będziemy gazetę przyglądać teraz tej, no... Na mecz przyszliśmy, co ty, wuja, co ty tutaj ode mnie chcesz? Tu się okazało, że to nie po to. Bo tu chodzi o to, oj, no i mamy faul. Tu chodzi o to, że... O kurwa, czekajcie. Czekajcie, lekko. Kompany, ale wyciągnął. Że chodzi o miejsca siedzące, żeby nie siedzieć na tym brudzie, tylko usiąść na gazetach. No i usiedliśmy tam, załatwiliśmy od kogoś. I sobie usiedliśmy. Teraz piłka wraca do Rooney'a. O kurwa. Niestety niecelnie. I był meczek. Ogólnie cały mecz skończył się 2-1 dla Lecha, więc wspominam go bardzo dobrze. A jako mały taki dzieciak, no wiecie, nie wypada, nie? Ogólnie przeklinać. A tam wiecie, Lechici kurwa ostro się bawili. No i kleli. No i jest tam wuja, nie? Jest tam jakaś śpiewka. No i ja tak mi się wymskło, tak se przekląłem, patrzę, wuja nie patrzę. No to wyjebane. Mniejsza to. Pamiętam, że też miałem paluszki Lajkonika. O, dzięki za te wysunięcie piły. Miałem paluszki Lajkonika i Pepsi. Nie, czekajcie, to było pół litrowa Pepsi, tak. 500 ml. No. No i ogólnie wspominam ten dzień bardzo fajnie. To był jedyny mecz, kiedy byłem na stadionie. Znaczy, jedyny mecz, na którym byłem w ogóle. Moim marzeniem też jest tak, sobie jechać na jakiś meczek Chelsea-London. Marzenie do spełnienia. Londyn nie jest daleko. Stamford Bridge, te sprawy, na którym właśnie, które właśnie możecie oglądać. Odwiedzić klub, który no, gdzieś tam w moim sercu jest dosyć sporo czasu. Nie jestem też żadnym sezonowcem. Chelsea kibicuje już kupę czasu. Z kilka dobrych, ładnych lat. I mam nadzieję, że... O, było blisko! Fuck, się zlękłem, że już to wpada. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. Więc lepiej niech koleś uważa, no zostałem z bara. Wyjebał mnie. Ale dobra, wyprowadzę mu kontrę. Na ryj. O kurde. No, przydałoby się dość. O kurwa. Powalczył w powietrzu, wybił głową. Mają teraz okazję. Dośrodkowanie. Cały czas tam się biją o tą piłkę. Nie przeszedł ten jajaturę. O, Sabaye. Dobrze, Luis. No i cóż, dobra, to teraz muszę się zająć z komentowaniem dla was tego meczyku. No bo już całą historię powiedziałem. To wygraniem w ogóle tego wszystkiego. On niby 1-0 dla mnie jest. A Meto się wysuwa ładnie. Super, kurwa, nie wierzę, ja pierdolę, panie Boże, pobłogosław te dary, które spożywać będziemy. Ale to lewa noga, to ja się nie dziwię. No to była ta sytuacja, mówię, niewykorzystane sytuacje, lubiłem się mścić. To też się zemściło na mnie. Znaczy na nim. Fatalne podanie, no i strata. Ale mam już kolejną sytuację. Teraz kto do tego dojdzie? Bramkarz? Będzie szybszy?
Dobra. No nic. Widzę, że ten Nani się spisuje tam. Chyba będę go częściej wprowadzał. O, ale tutaj wydryblu. Ale porobiłem tym Willianem tutaj ich. Dobra interwencja. Blokuje centrę. Wrzucił w pole karne. Nie wyszło mu. Wrzucił, ale do nikogo. Davis Shaw! Lewa noga. Ale co ja mogę obrońcom zrobić? Praktycznie nic. Ło, tu jest bramkarz! Siedzi! Jezus Maria! Co on tam zrobił w ogóle? Czemu tam bramkarzem wyszedł? Nie wierzę, że on... Co on tam zrobił, ty? Jeszcze się wykurwił o swojego obrońcę! Co to było? 2-0, nie no, to ja ten meczek już wygrałem lekko, bo i tak mam przewagę nad tym typem tutaj, jak go jadę. Zupka chińska zaraz będzie robiona, na jego cześć właściwie. Bo kurwa, o Jezus, jeszcze go jadę. Oj, teraz to nie podobało mi się to podanie. Nie ukrywajmy. Na nic, na nic. O, piękne podanie. No nic, skupmy się teraz na tym, żeby strzelić może jeszcze jednego gola. I może wtedy wygramy mecz ładnie 3-0. O, szybkiego ma, kurwa, skurwiel tego Shirle. Dobrze, Petr Czech. Mój Petr Czech jest lepszy niż jego. Zastanawiam mnie, wiecie co? O, ale mnie porobił. No a to Nani. Ja się nie dziwię. Co ja mówiłem? Zastanawiam się, czy jest coś takiego jak Petr Czech in form. Bo nawet nie wiem. Chujowo by było, kurwa, dostać w dupę na remisie, nie? Dlatego lepiej... Kurwa, wyszedłem. Dlatego lepiej będzie utrzymać ten wynik 2-1 lub 3-1. Chris Smalling. Jak idę? Odegrał ponownie. Ma dziwne nazwiska w tym swoim składzie. No nie, znowu Shirle. Muszę go przycisnąć. Dobrze. Dajemy, chłopaki, dajemy. Nie zatrzymujemy się! Jak idę? Do góry podaj. Nani. Nani zgubił. Dalej, ej, cały czas tym jednym skrzydłem mnie męczy. Staric. Staric, ale Staric nic nie zrobił. Wayne Rooney. O, do góry Jovetic się wysuwa. Właśnie tak. Właśnie tak. Czy to wykorzysta? Szansa! No, wsparli teraz bramkarza. Co, spalony? Jakim cudem? No, był spalony Eto. Słusznie sędzia przerwał akcję. A i że to niby było podanie. Że niby piłka, jak mi się odbije od piszczela. I kurwa wyleci do zawodnika, który tam był. To że to niby jest spalony? Czy cię kurwa pojebało FIFA? Pojebało cię EA? 2 minuty doliczonego czasu. Nani. Oj, pogubił się. Dobra, przedłużmy to do Luisa. Do Czecha. Wybicie. Koniec meczu 2-1. Dziękuję. Zostajemy jeszcze. Jeszcze w pierwszej lidze. Także moi drodzy, no udało nam się. I cóż, ja was zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com/DJPalasite. Ten thumbs up, ja idę sobie zrobić zupkę chińską. Odwiedźcie sklep z koszulkami DJPalasite.pl i trzymajcie się ciepło. Hej!